Siemanko, witam. Kolejny dzień, kolejna robótka. Co tu będę dokładnie robił? Wywaliliśmy jakiś czas temu stąd drzwi, ale że nie było czasu się przyjechać stawić, bo tutaj były inne roboty. To akurat na tej firmie, gdzie robiłem ten wykop na statku. No i problem to był taki, że drzwi otwierały się w stronę ton, do środka. Ale ponieważ podłoga jest jaka jest, możecie zobaczyć, jaka jest masakra tutaj. Około 30 mm jest z jednej strony, brakuje. No to przez to, że te drzwi, żeby otwierały się w tą stronę, musiały być przycięte z klina. A przez to, żeby przycięte klina, żeby się otwierały, no to wiadomo, po ich zamknięciu była taka szpara. A jako, że tutaj są biura dziewczyn, Polek akurat, dużo Polek tutaj pracuje, to zostały zamontowane te suszarki do rąk. No i podczas jak tam ktoś załatwia potrzeby i później myje ręce, no to strasznie hałasuje tu do biur, do jednego, do drugiego i do trzeciego. Więc poprosił mnie tutaj cały szefo, żeby wstawić tu jakieś drzwi grubsze, fire door tak zwane, one są trochę grubsze niż te zwykłe kartonowe. No i przyszedłem tu i patrzę na sprawę, no i wiadomo, no drzwi sensownie, żeby otwierały się w tą stronę powinno być, prawda? No ale co, jak osadzę znowu drzwi, to będzie znowu ta sama sytuacja. I powiedziałem, że jedyne wyjście, żeby te drzwi były na ciasno przy dole, to jest otwierać je w tą stronę niestety. Co nie będzie miało zbytnio sensu, bo będą otworzy się w tą, trzeba będzie wejść i zamknąć tutaj. No ale w ten sposób jedyny uzyskamy opcję taką, że będziemy mogli je tu mieć przy dole zamknięte od początku do końca, a po prostu przy otwieraniu będzie tam szpara. Tak, ta 30 mm, ale to nie problem przy otwieraniu, gorzej jakby było. Miało być przy zamykaniu, więc to spróbuję dzisiaj tu wymodzić. No jest to na odwrót, tak jak to się mówi, no tak jak to w Anglii zresztą. Nie powinno tak się tego robić, no ale to jest jedyna opcja. Bo jeśli zrobimy w tą stronę otwieranie do środka, kurde, tego nie przemyślałem. Bo mogłyby się otwierać jeszcze w tą, o tutaj. Ale czy ktoś by chciał to otwierać na korytarz? Bo wszystkie otwierają się do i co, to mam jedne dać od? Kurde, musiałbym to przedyskutować z kimś, nie wiem. Albo po prostu zrobić tak jak ten. Nie byłoby to głupie, jakby otwierało się tutaj w sumie. No nie wiem, dobra, przemyślę to jeszcze, zobaczę. Co tu wymodzę. Co jest potrzebne mi do osadzenia? Drzwi. Do tego jest zestaw futryny, czyli dwie długie części, prawa, lewa i góra, i do tego doorstopsy tak zwane na końcu, później pokażę, jak to się montuje. Listwy wykańczające naokoło. No i do tego taki zamykacz, samo zamykające się coś jest, montuje się i to one, gdzie te drzwi się same domykają. Nie klamka, sorry. To jest cały, kurde, zestaw właśnie do klamki, który trzeba tam wstawić te drzwi. Do tego jest klameczka i do tego są trzy zawiasy przy przeciwogniowych drzwiach. Trzeba zawsze trzy dawać, więc ja też dam trzy. Co jeszcze? No i klameczka. Powiem wam szczerze, jak pojechałem do Anglii, zacząłem pierwszy raz, jak ktoś drzwi osadza, mówię, co oni robią, nie? Naprawdę byłem w szoku, że tak to się robi tutaj u nas, wiadomo, kupuje się gotowce. Mamy futrynę, osadzamy futrynę, zawieszamy na zawiasach drzwi i jest gotowe. No a tu jest troszkę inaczej. Inny mają ten sposób, także postaram się wam to zobrazować, jak to mniej więcej wygląda po kolei. Na razie muszę dopasować sobie otwór, mam dwa kawałki drewna, coś dokręcę, pakiersy przyniosę, wyregulować sobie mniej więcej to, zobaczyć co i jak, no i zaczniemy wtedy jechać z futryną. No już sobie przykręciłem kawałek drewna, do którego będę się trzymał z futryną i może sobie wspomogę jakimiś pakersami tam czy czymś, ale mniej więcej mam już to w pionie. Na tej stronie też będą pakersy, tu będziemy mieli większy luz, ale tu będziemy wszystko klinami podbudowywać. I teraz tak, zaczynam od futryny. Futryny przeważnie mają dwa rozmiary na sobie, żeby były uniwersalne, wiadomo, wyciąć koszta. 7,62 w naszym przypadku szerokość drzwi, czyli 7,65 otwór, tam 7,66 albo 8,38 można do wyboru. No i tu się skręca z góry, raz, dwa, trzy wkręty, tu trzy wkręty. Ja zawsze trzymam sobie też kątownik tutaj podczas skręcania, żeby to ładnie było zrobione. I co? Przeważnie jest tak, że one już są na długość zawsze cięte, czyli po prostu się wstawia gotową, ale w naszym przypadku nie możemy. Nie możemy tego zrobić, ponieważ tak, muszę uciąć z drzwi klina. Nie chcę się bawić w cięcie klina z samego rogu.
te drzwi ogólnie można tylko 6 mm przeciąć, to też jest śmieszne, nie? Ale wiadomo, że tutaj nie chodzi o żadne fire regulations, tylko o to, żeby one tu weszły i działały. Także zacznę sobie z tej, z 5 mm, no i tam co mi wyjdzie, podniosę też do góry. Zobaczymy, zaraz sobie zmierzę poziomicą, ile muszę je wyciąć, ponieważ muszę znać ten spadek cały, jaki tam jest, żeby mógł sobie już na tym etapie teraz dociąć długość futryny, taką jaką mówić, przed jej skręceniem, bo później będę miał problem i ciężko mi będzie, więc biorę się za to, sprawdzam, ile tu mam tego spadku zaraz, dokładnie, no i na tej podstawie będę mógł sobie dociąć futrynę i wjeżdżać tu z nią. Także działam. Dobra, ja lecę z koksem, gdzie mam jakieś wkręty, tutaj coś będzie rozmiarowego takiego. Używam sobie takiego oto rozwiertaka z wiertełkiem. Mam ustawione sobie tu w kącie, ona dokładnie nie dolega, bo jest krzywe, jak wiadomo, drewno, natura. No ale tak mniej więcej to robię. O, czuję, że bateria mi pada. O, zobaczcie, nie trzyma mi ten imbus. O ty dziadzie. O ty dziadzie, nie dokręciłem go wystarczająco, wygląda na to. Szybko dokręcimy zaraz. O, a wejść nie chce, wyszedł. Wyszedł, a kurde. Z powrotem nie chce mi wleźć. Tak mniej więcej, też nie za długo, bo wiadomo, aby tylko złapać tam tą dziurkę i ten cen, żeby nam prosto później wkręt poszedł. Nie chcę za mocno kręcić, bo zaraz coś przekręcę. Często tak się zdarza. Dobra, lecę z drugą. Ciach i trzecia. Ciach. Kręciki, nie trzeba długich, to są chyba 60. W zupełności wystarczają. Raz. Dwa. I trzeci. Trzeci. Z drugiej strony robię to samo, tylko że mam tu akurat sęka z dziurą. Także chyba zrobię raz, dwa, cztery wcisnę, albo na dwóch tylko zostawię, zobaczę. I po tym zetnę tutaj i będę miał gotową futrynę do wjazdu tutaj. Zobaczymy, jak to pójdzie. Futrynę mamy na miejscu. Jeszcze nie zamotowywałem jej, bo muszę pierw ponawiertać, ale w każdym razie pasuje wszystko, sprawdziłem kąty. Ona z tej strony będzie trochę bardziej wystawać. Nie będę się bawił w cięcie, bo nie widzę w tym sensu. Tam z 10 mm będzie w tą wychodzić, ale jak przyjdzie cała listwa, ona to zakryje i wszyscy będą happy, tak mi się wydaje. Bynajmniej nie widzę sensu jej tu teraz cięcia i w ogóle, bo to przerost formy nad treścią by było. Tym bardziej, że tu z tym skosem jest taka lipa, to tym bardziej. Używam tego rozwiertaka do dziur, które już sobie pozaznaczałem. Robię tylko w trzech miejscach, po dwa wkręty na długości futryny. Po setce od dołu i na środku jeden, na środku dwa też, nie? I później wam pokażę, o co mi chodziło z tym rozwiertakiem dokładnie, jak to będę później te dziurki za, można powiedzieć, zaklajstrowywał. Także ja lecę z tym i biorę się za montaż futryny i odezwę się za chwilę. No i dobra, u mnie futryna osadzona, wszystko jest w porządku, tak być powinno. Jeśli widać tutaj oczko, jest pion, żadnej szczeliny góra-dół. To samo mamy z drugiej strony. I to jest, myślę, najważniejsze przy tym całym przygotowaniu. Oczko. Żadnych szczelin, żadnego nic. Tak samo sprawdzam sobie od razu wymiary. Czy się zgadza na pewno wymiar, czy gdzieś nie sparło tutaj albo tutaj, czy coś się nie wydarzyło, bo później chodzki klocki mogą wychodzić. I tak samo teraz tutaj, kątowniczek przyłożony. Wszystko w oczku. I to samo z drugiej strony. Także wydaje mi się, że jest wszystko tak, jak być powinno. Żadnych tutaj szparek. Teoretycznie nie powinno nam się nic wydarzyć. Powinny tu drzwi wejść idealnie i się zamykać bez problemu. Ale w praktyce czasem się wydaje inaczej. Zwłaszcza, że tu mamy tą podcinkę. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Będę musiał dokładnie to wymierzyć, żeby jak najcieśniejsze szpary na górze.
bo tu nie było wiele miejsca, nie chciałem się bawić już w cięcie tej góry tutaj, bo to była zabawa naprawdę, więc lecę na przerwę coś zjeść i wracam, biorę się za drzwi. Dobra, ja mam pomierzone, na patenciku takim sobie mierzyłem drzwi do cięcia, podłożyłem sobie tu piąteczki, równe pakiersy od dołu, od nich wziąłem sobie teraz wymiar do spodu tej futryny tutaj, o, no i przełożyłem go na drzwi, ten wymiar, nie, także tu mam zobaczone, zobaczcie, tyle trzeba będzie z tej strony zdjąć drzwi, a z tej tutaj jakieś o 10 mm, także tak sklina będą cięte, puszera jak ja pierdzielę, no ale co zrobisz, no. Tak, trzeba się dostosować. To jest Anglia przyzwyczaiła do tego, że tutaj trzeba robić coś naokoło i kombinować, bo inaczej się nie da. Także lecę na dół na kobyłki, piła i tnę drzwi i zaraz wracam. No i dobra, drzwi przycięte po skosie, jak widać na załączonym obrazku. W miarę równo jest wszystko, w miarę dlatego mówię, bo dziwne, bo poziomica pokazuje, że jest gitara. Tutaj mam elegancko linii dociśnięte do tego, idzie po prostym. Tu też idzie równo, ale tu coś tak jakbym delikatnie miał tutaj większą, one już nie pójdą tam, nie? Tu większą szparkę, nie? To pewnie milimetr jest, ale widzę to ogólnie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, chociaż no nie wiem. Ciężko wytłumaczyć. Na poziomicy na kotoniku wszystko pokazywało git, także no zobaczymy jak się korzystanie. Biorę się teraz za zawiasy z tej strony. Co robię? Pierw montuję sobie zawsze je na, z tej strony sobie, zawsze sobie montuję na drzwi pierw i później przykręcam sobie je do futryny, bez wycinania w futrynie, odznaczam i dopiero wtedy sobie robię finałowe tak jakby cięcie w futrynie, żeby to wszystko pasowało tak jak być powinno. Tak podejrzewam jakiegoś stolarza tutaj jakiego angielskiego, myślę, że to jest dobry pomysł, żeby się nie pomylić i ten i tak to zrobić, także działam. Szybko na etapie zawiasów teraz. Zawsze je sobie zaznaczam wcześniej, przykładam sobie tam, gdzie mają być i robię sobie tak zwanego pilot hole, czyli dziurkę nawiercam w środku zawiasu, ponieważ jeśli zrobimy to na przypał, wkrętem od razu albo coś, on nam zejdzie, zacznie nam się przekaszać i będzie kupa po prostu. No i zawsze też robię tak, że on ma trzy tak jakby trzy madła z prawej i dwa z lewej, czyli dwa zawsze idą do drzwi, a trzy ja zawsze montuję na futrynę. Nie wiem jak robi reszta, ja myślę, że to jest rozsądne, żeby w futrynie się działo coś mocno, a drzwi tylko się kręciły na tym podwójnym, także ja to tak robię. Ktoś może robić inaczej, wiadomo, każdy ma swoje jakieś tam teorie. Także co, ja lecę teraz, wstępnie przykręcam, trochę to jest dłuższe na pewno, dłuższa robota. To co ja robię, bo ja na pewno, bo ja przykręcam przykładowo sobie cyk tutaj, nie wiem po co wszystkie wyjęłam tak naprawdę, bo mi tylko są dwa potrzebne. Łapię sobie tutaj lekko kręcika. O, widzę, że mam złego bita już. Raz. I tutaj łapię sobie drugiego. Siedzi. Równiuśko. Równiuśko, tu mi uciekł trochę, kurde. I widzicie, nawet przy tym jak się wierci, to i tak potrafi trochę uciec. Złapię sobie go w środkowym, bo tu widzę, że jest... No i teraz znowu w drugą, no. Ja pierdzielę. To lepiej już było w tej. No właśnie i to jest ten cały problem w tym wszystkim, że jak krzywo się z nim poleci, to już później tak zostaje. Dobra, mam teraz przykręcone to. Żeby najbardziej estetycznie to wykonać, łapię za nożyk i teraz nożykiem sobie dokładnie odznaczam, gdzie będzie mi szło cięcie zawiasu. Nie wiem, czy to będzie widać. O, cyk. I tak samo teraz lecę przy tym. Cyk. Ach, i przeleciałem za daleko, ale nie będzie z tym problemu. Ważne, żeby tutaj, że trzeba naprawdę uważać, żeby to estetycznie wszystko wyszło. To jest przy tym troszkę zabawy. Tu już mam nacięte. Jak najgłębiej w sumie, żeby się później nie trzeba było dłutem w to walić i tego pogłębiać. Tu czuję, że mam sękaj i mi nie pójdzie głębiej, więc zostawimy tak. Dobra, mamy to. Teraz zdejmujemy. Raz. Dwa i mamy dokładnie odznaczony nasz zawiasik. Teraz łapiemy za dłuto.
18 w moim przypadku. Trzeba jeszcze to pogłębić troszkę prawdopodobnie. Delikatnie. Tylko uważać, żeby... Raz. Bardzo łatwo popełnić, tu jest błąd. Gdzieś się lekko machnie za mocno dłutem czy coś i na to się wszystko wyrywa i nie jest miło i nie jest przyjemne. Ogólnie jestem samoukiem, tam gdzie gdzieś coś podejrzałem, to po prostu działam, tak? I jakoś zbytnio mnie nikt tego nie uczył. Metodą prób i błędów po prostu znajdowałem jakieś tam najlepsze rozwiązanie. Nie jest to łatwe, jeśli coś się, wiadomo, jak na odpierdzie to wiadomo, zawias niektórzy nawet tego nie robią, przykręcają drzwi i tyle. I z głowy, jak chce się to ładnie zrobić, to często mi się zdarza też właśnie błędy popełniać. Gdzieś za mocno to dłuto poleci i jest wtedy szopka, są nerwy. Na pewno podstawą też ostre dłuta, nie? Tępym to za bardzo się tu nic nie zdziała. Cierpliwości trzeba przy tym mieć troszkę. To w moim przypadku jest, nie powiem, że czasem ciężkie. Zobaczmy, jeszcze będzie za mało, coś czuję. Nie, no jeszcze troszkę środkiem mi tu chodzi, także jeszcze jest do zdjęcia. Czas kontrolować często, żeby gdzieś za głęboko nie poszło. Bo... Są takie gotowe teraz, fajne. Czasem używałem tego, jak dużo drzwi jest do osadzenia. Ale ja nie mam tego, bo nie posiadam na stanie. Do wycinania frezarką. Wtedy się ustawia na drzwiach, ustawia się na futrynie i naprawdę można lecieć. O, patrzcie, już mi to się skrubnęło trochę. I można lecieć i wtedy naprawdę to zajmuje moment, nie? Mamy wszystko poustawiane, to jedną parę naprawdę można zrobić, nie wiem, w 10 minut. Bez ściemy, no, tak szybciutko to wszystko idzie. No teraz już trzeba będzie siedzieć. Tu jest już prawie fajnie. Jeszcze tu mi coś się wybija na końcu. Ok. Dobra, jest równiuśko tutaj wszędzie, także to jest gotowe do montażu będzie. A to na odwrót tak, o, ale to bez różnicy, no. Także tu nam siedzi, ja kończę, lecę następne dwa, wierzę na drzwiach, robię to samo i mam nadzieję, że będzie ok. No i dobra, drzwi mam wstępnie powieszone, żeby sobie zaznaczyć, wszystko wygląda na to, że pasuje. Dałem je trochę większą szparkę tutaj, a jak najmniejszą dołem, bo tutaj przyjdzie doorstop, czyli tak jakby on będzie blokował ten, nie? Ten cały, kurde, no w sensie dźwięk w jakiś sposób, chociaż ta ściana to i tak jest kupa jedna wielka. A tutaj będę musiał napaćkać jakiegoś, nie wiem, mam jakiś silikon czy coś, nie mam piany przy sobie, nie będę już grzał po nią.
Tak, tu dam piany, bo muszę czekać, kiedy ona wyschnie, a to będzie jako copo. Więc ile mi się uda tym uszczelnić tutaj. Chociaż zobaczę, może gdzieś tam będzie jakaś jeszcze resztka. No i tu też muszę czegoś nawalić, bo piana by była najlepszym sposobem w sumie. Kurde. No ale nie, no bo ja muszę dzisiaj listwy skończyć. Nie, nie ma opcji takiej, chyba żebym ani zdążył dać. Jakbym zdążył dać pianę i przybić raz, dwa z drugiej strony, to zamknąć, to by było ok, ale nie zdążę tego zrobić. Zaraz będzie tu wszystko w pianie uwalone, więc... Więc nie zrobię tego, jakoś będę inaczej kombinował. Dobra, tutaj mamy poprzykręcane nawierzchniowo, tak zwanie, na dwutrenie. Teraz mogę sobie odznaczyć i znowu będę wycinał to samo, co na drzwiach. Znowu nagadałem się, jak nie. Dobra, ja mam drzwi zawieszone. Wszystko wyszło tak, jak chciałem. Linia jest idealna wszędzie. Po długości również. No i tu tak samo. Także wszystko wyszło pięknie. Zamykam się idealnie. Wiadomo, no to nie jest tak, bym chciał, no ale chodziło głównie o to, żeby nie było tej szpary na dole tutaj. No i jej nie ma, zobaczcie, z tej strony, kurde, nie mamy ich domknąć. O. Tu mamy ile, no? 2-3 mm po całej długości. Także to mamy, to teraz przechodzimy do zamka całego z klamką. Gdzie to było? Gdzie mam ten bałagan? Kurde. Gdzieś powynosiłem i teraz nie wiem gdzie. Ejo, co jest ze mną? A, pewnie pod bluzą. Nie. Jeszcze mi się ten uruchomił. Wariat. To mamy tu, to mamy tu. I szklaneczka jest, kurde. Ja to lubię się pobałaganić jednak. Znaczy zameczek. W kieszeni trzymałem, co za koleś, nie? Dobra. Już byś skończył. A on tam nie skończył, bo się zarusza. A nie, skończył. Może pokażę tylko, jak to będę robił, jaki jest plan. Nie mówcie, że mi sęk wychodzi na metrze akurat. Na futrynie. Aaa! To jest to, czego nie lubię. Będzie jazda. Jeśli będzie sęk na tym, to będziemy mieli problem, bo w sęku jest naprawdę ciężko bez frezarki wydrążyć. Cokolwiek, moja metrówka jest tutaj. Znając moje szczęście, to będzie idealnie na metrze, nie? Nie, jest farcik. Dobra, mamy ciutki wyrzut, także powinniśmy dać radę. Ogólnie tak, tu to przychodzi tutaj, drzwi się zamykają tutaj. Tu mam mniej więcej metr, także muszę teraz to wstawić tu. O. Że muszę dokładnie sobie wymierzyć, ile ma ten to od tego punktu do tego, żeby wiedzieć, gdzie zrobić dziurę na drzwiach. I tak samo muszę znaleźć teraz flat bita tak zwanego, czyli to. Chodź tutaj do mnie. To. I to będzie ten pan. Czyli numer 22 mm i tutaj pójdzie to. Aż tak głęboko, żeby to mi całe się tu schowało. Trochę będę musiał jeszcze o to całe tu, żeby weszło. Będę musiał to jeszcze objechać dłutem, ale to nie problem. Więc lecę, szkoda czasu na pierdzielenie, bo za dużo gadam. To jest dziura wycięta, teraz muszę tego tu wyżłobić, żeby się schował nam tę grubość tego, o. Żeby to się schowało w głąb. Mam wymierzone teraz i teraz tutaj 14 i walę dziurę na wylot, żeby było miejsce na klameczkę, nie? Także ja działam dalej. Dobra, ja mam tu temat zamknięty. Jeśli chodzi o zamykanie się drzwi, tak to wygląda. Trochę rzeźby jest, żeby to wyciąć, żeby to się ładnie schowało, nam zlicowało. Tutaj zawiesiki tak o wyglądają. O, nie przykręciłem jeszcze dwóch krętów, które leżą pewnie tam. A jak? Nawet więcej, miałem połapane tylko drzwi. Trzy wkręty leżą i trzy muszę złapać. Cztery nawet. Teraz to teraz podokręcam. Zapomniałem, widzicie, tak to wygląda. Tak to wygląda. Myślę, że lipy, nie ma się czego wstydzić. No i tutaj też tak, o. Wszystko policzowane, pochowane. Drzwiczki przy zamknięciu są równiutko tutaj, wszędzie. Jeszcze muszę do stopy zamontować, żeby one nie szły nam w tamtą. Ale przy tym zapierają się idealnie. I tutaj tak samo, także... Także co, ten temat zamknięty, biorę się teraz za dokręcenie tych na pewno zawiasów i dorstopy do montażu idą, czyli one są tu, o, te, zamontuję to,
I po tym coś jeszcze miałem zrobić. Aha, docinam wszystkie architrady. Tylko że nie, kurde, wziąłem piły ze sobą. Także będę musiał zaufać swoim umiejętnościom manualnym i piłą ręczną uciąć kąty 45. Myślę, że to jest do zrobienia. Także to i, no, i stwierdziłem, że jadę po mało prężącą piankę do Tool Station, żeby zapchać te szpary, bo mnie to męczy, nie może tak być. To nie po to, co się robi, docina wszystko, żeby teraz tu takie szpary zostawić, takie pizdy. Także i tutaj tak samo. Także lecę i najwyżej będę, jak sobie dotnę sobie dwie góry architrady, przybiję. Te będą już gotowe, tylko piana, ciach, ciach, przybicie. Piana, ciach, ciach, przybicie. One będą lekko prężyć, także powinien się wyrobić i tyle. Także działam dalej, bo w sumie wolno mi jakoś idzie dzisiaj, to już mam chyba po 12 grubo, także trochę zajęło czasu. I mamy to, mam podocinane architrady, mamy założone doorstopy, drzwi się zamykają. Tu zawsze jak ktoś będzie robił, nie wiem, pamiętał, to zawsze dobrze jest pakersa milimetrowego włożyć przy przybijaniu, bo jak farba przyjdzie, to później się drzwi nie chcą domykać, nie? Ale tu się domyka bynajmniej wszystko ok. Lata to wszystko, bo to ta futryna tutaj ściany, o. Bardzo nic nie poradzimy. Teraz pokażę wam, o co chodzi z tymi dziurami, które wcześniej rano wierciłem. Na szybko chcę to zrobić, bo stwierdziłem, że jadę po tą pianę, tak jak mówiłem wcześniej. Tu mam takie coś, to jest zestawie do tego, po prostu można sobie dobrać nawet, czasem do wiertła. Raz. Dwa. Sześć sztuk mamy zrobione kółeczki. Teraz jakiegoś wkręta, żeby to wyłamać stąd. Nie zawsze one właśnie, chciałem to powiedzieć, że nie zawsze się dają fajnie wyłamywać. Ale to jest jakiś sposób na, po prostu nie trzeba używać żadnego filera do tego. Tylko można po prostu zakołkować i to jest z głowy, temat zakończony później. Sam raz jadę do sklepu, teraz to walnę kleju. Wbiję to elegancko. Jeszcze jednego muszę. Cyk, gdzie jest, kurde? Czym ja to wycinałem przed chwilą? Wkrętem jakimś chyba. Wezmę następnego. Grzać do tego Tool Station, chcę się jeszcze wyrobić dzisiaj w miarę, żeby z czasem. A jeszcze ten muszę zamontować, żeby się te drzwi same zamykały. To na jednym pokażę, nie będę tu zbyt długo. Mamy to. Kołeczek, zawsze jak się robi, to trzeba pamiętać, jak się, jak idzie ten grain cały, czy tak zwane, nie wiem, linie drewna, to żeby wbijać go równo z drewnem, bo jak używamy naturalnego drewna, na przykład dębu i zostaje to nam na stałe, bez malowania, to wtedy to się ładnie pokrywa. Jak damy w poprzek, to zawsze będzie mocno widać, nie? To taki tik tylko. No wychodź, to klej mi jeszcze nie chce iść. Co jest? Zamarzłeś tam na... przy 10 na plusie, czy co? Dobra, mamy to. Patrzymy, jak idą te. Tak, o, idą, przykładamy. I ciach, robię teraz wszystkie te, spadam do sklepu, jak wrócę, to jeszcze się odezwę. Dobra, ja w moim bałaganie już mam, można powiedzieć, załatwione, kupiłem. Także można działać z tym już. No i zaczynam. Mam nadzieję, że to będzie działać w sumie. Pierwszy raz używam, a nie wziąłem gana ze sobą, więc... nie chciałbym bałaganu tu narobić zbytniego. Jak to działa, to muszę coś otworzyć chyba, no. Właśnie tak. Pomieszałem trochę. No i co, nawalę tutaj tego ile mogę. Zacznę od dołu w sumie, żeby mi nie spadało. Jedziemy, jedziemy z tym. To jest ten klej do płyt, bo nie mieli na miejscu, ale wiadomo, że zrobi robotę i ma nie rozprężać, także nie muszę wstawiać żadnej rozpórki na drzwi, na futrynę, żeby nie rozepchało jej w razie czego, nie? W miejscach tych, gdzie nie ma wkrętu, bo wiadomo, że tam, gdzie są wkręty, to jest luzak.
Znaczy, to jest teoria oczywiście wszystko, a zobaczymy, co będzie w praktyce. Z drugiej strony będę mógł więcej walnąć. Dobra, gdzie tu wyłazisz? Już starczy. Żeby bałaganu nie narobić. No i co? I biję ganem. Nie powinienem kłasić pionowo, poziomo, ale dobra, dupa, ten kij z tym. Także ja przybijam. Wycięcie piłą, można powiedzieć, wyszło mi, nie wyszło. Tragedii nie ma. Teraz będzie można uzupełnić jeszcze czymś. Tu elegancko doszło nad skirtinga, trochę trzeba było wycinać. Zabawy było, było z tym. Trzyma się, trzyma się. Dobra, to ja nie zamulam. Lecę dalej, bo tu mnie trochę jeszcze tego zostało. Także do zoba za jakiś czas. No i dobra, u mnie finito. Zamontowany ten tutaj cały self closure. Porobiony tu ściana idzie, nie w pionie, dlatego taka szpara tutaj idzie. Nic nie poradzę, dalej tego nie mogę, bo tak odepchnąłem to troszkę i tak, a tu z góry musiałem znowu przycinać. Tutaj w ogóle odpękło, kurde, nie wiem co to jest. Bałagan ogólny, ale drzwi stawione wydaje mi się na 99% jest tak, jak być powinno, fachowo. Zamykają się same, raz się zamykają, raz nie. Ale tak to działa mniej więcej. Mocniej nie mogę napiąć, bo będzie napierdzielać, także raz się zamkną, raz nie. Nie wiem czemu. W sensie domknięcia, tu przy samym zamku już, nie? Ale większość się zamykają. Tu porobione, jak na cięcie piłą, nie ma tragedii. No i co? To było na tyle, także no co? Na pewno lekkie nie jest to. Jak ktoś tam jest amatorem, to troszkę będzie musiał się pobawić z tym, żeby to złożyć. Mi zeszło dobre 5 godzin z tym wszystkim. To bardzo nie śpieszyłem się, bo lepiej to zrobić dokładnie. Też holda nie wymieniałem, prawie pasował ten sam od starych, naprawdę. Także już dałem tego starego i tyle. Także ja zakończam. Do zobaczenia w kolejnym jakimś filmiku i pozdrawiam wszystkich. Elo!